Witam wszystkich bardzo serdecznie, a my sobie rozpoczynamy naszą przygodę z grą Tomb Raider 2 and I don't know, gdzie ja kurczę mam płynąć. Znaczy dobra, nie, już się domyślam. Znaczy, właśnie sam nie wiem do końca skąd, ale z jakiegoś powodu wiem, że trzeba płynąć za tymi beczkami. Znaczy, coś mi się tak... nie mam pojęcia, ale jakiś taki motyw mi się... przypomina, tak właściwie tu się da wypłynąć, czy ja jestem gdzieś w jakiejś... nie, no to koniec. Ledwo zaczynam, mam problem już. Nie, to może nie trzeba było, ale wydawało mi się, że to jest związane jakoś z tymi beczkami, że właśnie za nimi trzeba płynąć. Ej, tu nie ma, tu nie... O! Znalazłem coś! Aaaa, żyje niesamowicie. O nie, to była przesada, panie rekinie. O nie, tego za wiele. A, goni mnie rekin. No nie, gdzie kurczę jestem? Laro, coś ty się wpakowała, bo się uparłaś, żeby trzymać pana dźwignię, pana łódź podwodna i pan łódź podwodna gdzieś panią Larę wyprowadził, no i gratulacje teraz. No i teraz tak, no i teraz gratulacje, teraz teraz muszę pływać jakimiś tunelami podwodnymi, po prostu człowiek się przerazić może, tutaj wiecie, tlen mi się kończy, a ja żyję. Uff. Oh. Nie wiem po prostu jakim cudem udało mi się przetrwać tą przeprawę, ale to było po prostu tak nieprawdopodobne przeżycie. Po prostu nie wiem jakim cudem udało mi się to przetrwać. Dobra, nasza Lara widać ma teraz nowy, seksowny kostium. Biega teraz już na boso, przerzuciła się na nowy kostium. Aha, dobra. Nie jestem pewien skąd taka decyzja, to pewnie jest związane z tym, że tak długo musieliśmy pływać przy tej wodzie. Czyżby ten poziom był bardzo, ale to bardzo wodnisty? Coś mi się wydaje, że owszem. Cóż, sam początek był dosyć emocjonujący, bo to było takie igranie z czasem. No ale w ostateczności udało mi się jakoś to załatwić. No i teraz jesteśmy... nie wiem, to jest łódź podwodna? Tajna baza? Gdzieś pod wodą? Bo szczerze powiedziawszy... auć. Laro, ty geniuszu. Dobra, wiecie co? O, momencik. No chyba, że stąd przypłynęłem. Nie, tutaj nie było mnie. Taka sytuacja. Dobra, jestem... na razie jestem troszkę zagubiony, ale to właśnie dlatego, że nie wiem nawet co to jest. Gdzie tak właściwie nasza Lara chciała popłynąć, czemu ona się złapała tej łodzi podwodnej i co miało jej to dać? W każdym razie jak widać jesteśmy gdzieś. No wygląda mi to na jakieś takie troszkę właśnie jakoś ruiny jakiegoś takiego statku. Ło! Okej. No coś mi takiego wygląda na jakiś właśnie taki statek już zardzewiały. No sam nie wiem co mam myśleć o całej tej sytuacji. Ale no nie wnikajmy. Po prostu wejdźmy tutaj na górę. No teraz zeskoczymy tutaj. Elegancko, jakby nigdy nic. O, wejdziemy tutaj jeszcze na górkę. Właśnie, bo ja zapomniałem, muszę być taki bardziej przygotowany na jakąś ewentualną walkę. To nie bierzemy, weźmiemy sobie Uziki, bo to jest chyba najskuteczniejsza ogólnie rzecz biorąc. Znaczy najskuteczniejsza, mi się po prostu dobrze z tego strzela. O! Fuck. No, tego się nie spodziewałem, no nie powiem, że troszkę mnie zaskoczyli. Au, to bolało. Dobra, czyli tak, utrzymujemy ruch prosto. Błah. Dobra, teraz się nam udało jakoś, że tak powiem, nie wpaść w pułapkę, którą tutaj na nas przygotowali. A zarazem zdobyliśmy pierwszy sekret i pokonaliśmy personę. Bardzo nas ten fakt cieszy, udało nam się to załatwić elegancko. Teraz sobie oczywiście weźmiemy tą próbkę amunicji, którą on tutaj dla nas zrzucił. Znowu mi się chyba muzyka zapętliła. Choć może to miało tak być. Jeśli jeszcze raz taki będzie numer, to się zapętliła, to wtedy się wczytam. No dobra, może się wyłączyła już. Czyli co, rozumiem, że mam tutaj wpaść na dół, tak? A nie, dobra. może już darujmy sobie, jeśli chodzi o zapętlanie muzyki, to może sobie darujmy na razie. Dobra. Czyli sprytnie to żeśmy załatwili. Teraz oni chyba też mnie i tak dobrze mnie zranili. Nieźle w sensie. Zobaczcie sami, jak mało życia mam. To jeszcze druga persona gdzieś sobie chodzi. No nie, no nie, no co on mi zrobił? No i nie gadaj, tak, super, no to super. No nie, apteczka! Błagam, dajcie mi tą apteczkę, nie, Laro! No nie wierzę po prostu w to, no po prostu świecie. Apteczka jest jakby nigdy nic na pochyli, no po prostu... Och, udało mi się, ale numer. Nie myślałem, że to w ogóle jest możliwe, myślałem, że to już koniec. Nie uda mi się zabrać tej apteczki, a tu na takie niespodzianka. Dobra, mamy już jeden sekret za sobą. Tak jak zawsze mówię, gram całkowicie na ślepo, więc możecie się tu spodziewać niesamowitych faili, niesamowitych przygód moich i wiele innych rzeczy. I też moich takich nieogarów, nie wiem, nieświadomości, gdzie mam iść w danym momencie i ogólnie rzecz biorąc duże rzeczy. W ogóle on miał taką pałkę, bo mi początkowo to tak z daleka wyglądało na jakiś miecz, ale nie, to klucz jest właściwie. Dobra. Czy w tym pomieszczeniu jest coś tak właściwie, co mogłoby mnie jeszcze zainteresować? Tu widzę przejście. Musimy się chyba tam dostać. Żeby dostać się do tego przejścia, musimy chyba tutaj kilka tych momentów sobie przejść, pokonać, jakby nigdy nic, czyli tu. Auf, już myślałem, że to jest jakaś taka pułapka, że jep i... A nie, dobra, to było głupie. To jeszcze inaczej. Hopa. Dobra, o, już wpadłem na genialny plan, czyli tak. Tutaj wbijamy, o, tu łapiemy, teraz skok do tyłu, ło, no dobra, prawie mi o to chodziło, oprócz tego, że zapomniałem skoczyć, a łapić. Kurczę, Laro, ty masz jakieś dzisiaj problemy? No ale dobra, chyba już tą najbardziej dynamiczną część tak naprawdę mamy za sobą, bo to, co się działo wtedy, to było jakieś nieporozumienie. Znaczy nieporozumienie, no było zabawnie przez chwilę. Ale ostatecznie, oj dziwo, udało nam się świetnie ze wszystkiego wybnąć. Ten początek mi się bardzo podobał, był taki bardzo dziki, bym powiedział, że taki właśnie nieprzewidywalny. Momencik, coś tu jest nie tak, uważacie też? Momencik, chyba że faktycznie jesteśmy w jakiś, wiecie co, chyba jesteśmy w jakimś, bo cały ten Marco Serafinu szuka właśnie, mówiłem wam zresztą o tym w poprzednim odcinku i być może my właśnie płynęliśmy za tą łodzią podwodną i teraz nasza Lara znalazła właśnie ten cały statek, ten cały zatopiony wrak i o dziwo w środku nie ma wody. I może tutaj spokojnie chodzić, tylko jak widać on jest do góry nogami. Nie byłem przekonany, że to jest wrak, dlatego że tak dziwnie się do niego wpływało w sumie, że nie do końca wiadomo było, że to jest faktycznie statek. Dla mnie to było, nie wiem, byliśmy w jakiejś podwodnej jaskini na pierwszy mój rzut oka. No ale jak się okazuje, to jesteśmy chyba jednak we wraku statku. I bardzo możliwe, że właśnie tutaj będzie... Ten Serafin, o to jest chyba Serafin, nie Sefarin, tylko Serafir, tak mi się wydaje. I nie wiem do końca co jeszcze nas tutaj czeka, to się wszystko jeszcze okaże, bo oczywiście gram na ślepo, więc nie mogę wiedzieć. A poziomy, w których grałem już gościnnie, to się skończyły. Tak, tutaj też jest za chwilę drugi sekret. O właśnie, jak się pójdziemy sobie tędy, to wtedy... Momencik. To chyba nie była jeszcze na czasóweczka. A, widzicie? Dobra, to ogólnie rzecz biorąc mamy drugi sekret właśnie w tym momencie, tylko musimy tutaj czasóweczkę sobie przejść elegancko. Nie no, w sumie bym przeszedł, ale nie byłem przekonany po prostu przez chwilę. Dobra, to tak, przełączamy to, no i biegniemy sobie efektownie do sekreciku. Hopa hops, nasza Lara skacze, wszyscy się cieszą. O cholera jasna. No cholera jasna, no patrz, się zablokowała. No ale o dziwo zdążyła. Dobra. Czy ja właściwie mam, nie wiem... O! Mam jakiś harpun. To jest świetnie. Dobrze wiedzieć, że mam jakiś harpun tak właściwie, bo... Nie jestem pewien, jeśli chodzi o... dobro tego momentu. A, właśnie o tym mówiłem! A! Dobra, weź to schowaj, może Laro, wiecie co zrobimy? Zrobimy taki trik, że tu wypłyniemy sobie i wyciągniemy coś sprawniejszego. Takim jest mój plan, zobaczymy czy się powiedzie tak właściwie. Już? No dawaj, zabiję. Laro, proszę, zabiję. Zabiłaś chociaż jednego? Chyba ci spieprzyły, wiesz, Laro. Tak właściwie to się otworzyło? A, to już jest teraz otwarte, świetnie. Dobra, wiecie co, jeszcze się zapiszę na jeszcze jeden save. I co? Dobra, nie! Zostawić, darujmy sobie te tutaj węgorze. O, rekina też sobie darujmy, mimo że wygląda naprawdę bardzo emocjonująco i bardzo zachęcająco, to my skupimy się tutaj chyba głównie na naszym posążku. I teraz szybko uciekamy stąd, gdzie my jesteśmy. Zauważyłem, że nawet jeśli jesteśmy faktycznie w tym jakimś oceanie, czy tam w morzu, to mimo wszystko ten ocean, mimo że jest bardzo ograniczony. Nie wiem, tak jakbyśmy byli w jakiejś jaskini. No ale to już nas nie obchodzi. Właśnie zdobyliśmy drugi sekret. Już drugi sekret. A wydaje się, że to poziom przed chwilą się zaczął. A już drugi sekret za nami. Tutaj był taki moment, że nasza Lara popatrzyła się w okno. To pewnie było po to zastosowane, żeby Lara zobaczyła sekrecik. No ale my już ten sekrecik na szczęście zabraliśmy, więc tutaj nie będzie takiego problemu. No dobra, idziemy dalej, co nie? Poczekaj, właśnie próbuję sobie przypomnieć, gdzie był ostatni sekret, bo oczywiście jak zawsze przed poziomem obejrzałem tam odpowiednie filmiki. No i właśnie sobie próbuję przypomnieć. Nie wiem, nie jestem pewien. Dobra, na pewno mi się przypomni, kiedy będzie na to ku temu okazja. No a póki co to tutaj sobie nie wiem, bo w sumie widzę tu milion przejść i nie wiem, którędy mam pobiec, więc pobiegniemy sobie losowo. No, jakieś przejście pobiegniemy. Zobaczymy gdzie dojdziemy. Dobra. Błąd pierwszy to jednak nie tutaj, kurczę. Ale jak Lara nasza biega po boso, po takiej, no powiedziałbym, no cóż, takiej posadzce troszkę, no na pewno nie za miękkie, to dziwne sobie, że jeszcze sobie nic z nogami nie zrobiła tak właściwie. No sami pomyślcie, no już dawno chyba sobie powinna coś zrobić z tymi nogami, no w końcu tutaj posadzki chyba nie są za bardzo takie miłe, nie są zbyt miłe w dotyku, a jednak biega nad posadzką, nie? Dodatkowo to wszystko jest zardzewiałe, ten cały metal. No ona, tak, ale zauważymy, że ta mapa jest ogólnie rzecz biorąc taka klimatyczna troszeczkę, dlatego że statek jest do góry nogami. Jeśli już pewnie zdążyliście być może zwrócić uwagę. O, ciekawe. To statek jest właśnie zrobiony do góry nogami. To naprawdę dodaje takiego uroku i klimatu tej całej produkcji. To tak, jeśli chodzi o te ogniki, to myślę, że nimi się zajmiemy później. A teraz chodźmy właśnie sobie tutaj dalej. Widać też, rzuca się w oczy cały czas nam, że to jest do góry nogami, dlatego że na podłodze są te rury całe. Bardzo fajny, podoba mi się ten poziom. Jest ciekawy, ciekawe też było rozpoczęcie takie hardkorowe, od razu rzucenie, jesteśmy na głęboką wodę, bym wręcz powiedział. No ale jak to wrak czy nie wrak, co nie, milion przełączników musi mieć. Pytanie jest, jak to zostało zamontowane, na jakiej zasadzie to działa, ta siła i ta przynośność tych wszystkich mechanizmów, i mimo zardzewiałego systemu nadal to wszystko się świetnie sprawdza. To po prostu człowiek, to się człowiekowi nigdy nie marzyło. No wszystko tu działa doskonale mimo lat. O Boże, co się otworzyło tym razem? No i oczywiście nie to, co ja chciałem, żeby się otworzyło. No znowu się otworzyło coś po drugiej stronie gdzieś tam. Po drugiej stronie świata tymczasem otworzyły się drzwi. No świetnie, dobrze, to już... O, patrzcie, co się stało tutaj, narobiło się bałagan. Woda się nalała? Może to jest taki poziom, wiecie, że z czasem wszystko będzie się tu zalewać. Przypomina się w sumie w piątej mi się częściej przypomina taki moment, gdzie był właśnie moment, kiedy to statek podwodny nabierał wody, też bardzo klimatyczny. Nie, coś mi się pomyliło, wróciłem chyba nie tu, gdzie trzeba. Chwila dezorientacji. Blady właśnie się zastanawia, co za kurczę brama się otworzyła. Hello, hello. Weźmy. Tak właściwie, czy będzie się dało... Czy będzie, czy tak właściwie jest możliwość powrotu? Tak tylko hipotetycznie zastanawiam się, czy w ogóle jest taka możliwość, czy twórcy przewidzieli coś takiego jak powrót? Ło, spokojnie. Nie ten przycisk, no właśnie. No właśnie, czy twórcy w ogóle coś takiego przewidzieli jak powrót? Nie, no widzę, że to jest za wysoko, no. Laro, o czym ty myślisz? Chyba, że... Momencik, chyba, że to jest drabina, geniuszu. No właśnie, to może być drabina. A nie, to jednak nie jest drabina. No dobra, czyli twórcy nie przewidzieli coś takiego jak powrót. My się wczytamy na troszkę tutaj lepszy punkt, że tak powiem, widokowy. Czyli to nie jest te pomieszczenie. Czyli jednak gdzieś w tych labiryntach powinno się coś otworzyć. O cholercia. Nie no, otworzyło się coś w rogu, co nie? Coś w rogu, ale z wodą. Przy okazji. A woda jest tutaj. No ale tutaj żadne drzwi się nie otworzyły, bo to już drzwi były. O, cholercia. No oczywiście, że się tu otworzyły drzwi. Tu się otworzyły drzwi. Auć, to mogło trochę zaboleć Larę, a dobra, wejdziemy sobie elegancko. Dobra, znaleźliśmy kolejne przejście. Zobaczmy, gdzie one tym razem nas zaprowadzi. Łop. No, oczywiście. Jak to we wrakach bywa przeważnie? No, też znam to, doskonale to znam. We wrakach zawsze jest poukrywane milion dźwigni, żeby utrudnić. Właściwie, okej, dźwignie dźwigniami. Ale czy zwróciliście uwagę, że statek jest przecież do góry nogami? Skoro statek jest do góry nogami, to dlaczego dźwignia jest przy suficie? I trzeba ją pociągnąć jeszcze do góry. A taki numer, tego nikt nie przewidział. Okej, fajnie, co nie, do góry nogami statek, w ogóle klimacik i tak dalej, ale moment, dźwignie jakoś nie są do góry nogami. To wiecie, uważam, że konstruktor, w takim razie konstruktor... No cholercia jasna. W takim razie konstruktor chyba powinien się troszkę tutaj zastanowić nad swoim genialnym statkiem, bo coś jest chyba w nim nie halo. Coś chyba w nim jednak nie działa. No przepraszam was bardzo, ale jak zachowywać już jakoś takie pozory realności, no to już tak trochę konsekwentnie, a nie, że se montuje takich dźwigni jakby nigdy nic, no w ogóle na suficie jeb. Dobra, miejmy nadzieję, że... No nie, no nie, no nie, no to mi się przestaje podobać pomału. Laro, ty chyba... Ale my po prostu jesteśmy taką zabieganą dziewczyną, co jedno wyłączysz, to drugie się obrazi. No nie sądzę, że to był jakiś genialny Lara, to bo wiesz, w sumie właściwie to nic ci to nie dało. Chyba, że to jest czasówka. Cholera jasna, nie, to niedoczekanie po prostu. Po prostu niedoczekanie. Ach, niedoczekanie. No i teraz tak, jeśli dobra, okej. Pali się wszystko może. Musimy przyjąć, że to faktycznie jest czasówka. Cholera jasna, no nie, to czekanie, no po prostu Lara, jeszcze już wraku, jeszcze we wraku statku muszą ją męczyć po prostu jakimiś czasóweczkami. Och, ta rura mnie najbardziej tu irytuje, bo jakoś tak blokuje mnie zawsze, za każdym razem, póki co mnie tu blokuje ta rura. No po prostu Lara, nie wiem, czy to statek kosmiczny, czy jakiś grobowiec, czasówki, nie, no ale we wraku, no już naprawdę, o cholera, no po prostu, co to było? Jeszcze raz. A, jeszcze raz, jep. O, chciałem już, tak wiecie, jeszcze się nie pojawił obraz, ja już chciałem biec, ale nie wyszło. O, dawaj, Laro, dasz radę. Czas leci, biegnij, Laro, nasza kochana. Rura, skok, jest, dawaj, biegiem. Szybko, Laro, dasz radę. Czy Larze się uda? Czy Lara zdąży? Tego wszystkiego dowiecie się już w następnym odcinku. Nie, dobra, oczywiście żartuję. Zapiszę się tylko teraz na drugi save'ik. Jeb, i drugie się otworzyło. I teraz skok, jeb, i biegniemy szybciutko. Nie ma czasu do stracenia. W każdej chwili może się ogień zgasić. Czy Lara zdąży? Czy jej się uda? Biegnie. Jest, tłum szaleje. O, okazuje się, że to nie są drzwi do tego, heja. I ogień się wtedy włącza. I wtedy sobie mówię, tak Lara sobie mówi, jest. Ale bym, nie no, ja bym się trochę uśmiał wtedy, kiedy ten dźwignia by nie otwierała tych drzwi, tylko otworzyłaby coś całkowicie innego. No to po prostu to byłoby tak zabawne. Dum dum dum. Goni mnie tutaj ryba, która pożreć mnie równocześnie chce. O, tutaj będzie gdzieś kolejny sekrecik, a dokładnie mówiąc sekrecik jest sobie tutaj. O, musimy to przyłączyć. O właśnie. No i teraz musimy zapieprzać jakby nigdy nic na dół, co nie? Czyli wbiliśmy na górę, tutaj ryba nam towarzyszy jakże dzielnie. Ale musimy tutaj sobie właśnie pociągnąć dźwignię. I tutaj już zaraz obok mamy sekret. Tylko cholera jasna, coś mam chyba problem z tlenem. Znaczy, nie wiecie, nie żebym coś narzekał, czy coś w ten deseń. Ale chyba mogę mieć problem z tym tlenem. Tak się kości, tu było gdzieś wyjście? Czy może tu nie było czegoś takiego jak wyjście? Dobra, zakładam, że nie ma czegoś takiego jak wyjście i moja Lara się zaraz udusi! Uhu! Ja, ona żyje! Żyje, ale ledwo co? O, poczekaj, do czego ja zdobyłem amunicję? Bo się nie... Jejacie, do harpuna zdobyłem tyle amunicji, jacie. I tak to wystrzelam przy pierwszej lepszej okazji. Co nie zmienia faktu, że zawsze fajne takie urozmaicenie. A o, to jest pułapka. Nie. Myślałem, że to się zawali. Chociaż pułapki na suficie trochę dziwne. No dobra. Dobra, skaczemy, co nie? Jep. O, mrocznie wygląda to miejsce. Nie, no nie wiem, co mam myśleć o tym, ale przynajmniej wszystkie sekrety już zostały zdobyte. To jakaś zniszczona drabina. No, logiczne, w dół, okej. Powiem wam, że włączyła się fajna, klimatyczna muzyczka. Naprawdę. Dobra, to nie jest właściwa droga. Auć. Tu się zapiszemy teraz, w tym momencie. No i idziemy na dół zobaczyć, co tam się dzieje. Dobra, wydaje mi się, że znowu się muzyka zapętliła, dlatego się zapiszę i się wczytam. A teraz zastanówmy się, w którym kierunku się udać. Słyszycie to? Jakby takie bicie serca leciutkie. Nie. Koszmar z pierwszej części powraca. Nie. O, ciekawe. No nie, no chyba sobie jaja robicie, że ja będę tą skrzynkę ciągać przez całą mapę. O Boże, Laro, do czego ty po prostu... I pewnie co, pewnie trzeba je pociągnąć gdzieś tam na drugi, w ogóle na drugą stronę mapy. Dobra, na początku ją tu tylko kawałeczek podsuniemy, żeby tutaj wejść na górę. Ale co, może to tak zrobione jest specjalnie, że tu... A nie dałoby się jej no przez całą mapę przeciągnąć. Ale tam coś jest po drugiej stronie i to jest dosyć ciekawa opcja, ale... Zaraz się rozejrzę, czy da w ogóle się tam dostać w jakiśkolwiek sposób. Zobaczmy, czy dałoby się w ogóle tam dostać? Bo tam są takie, wiecie, trochę krzywe te... Chociaż może... Nie, wątpię, szczerze mówiąc. Nie wątpię, żeby się tam dało dostać, nie będę tutaj specjalnie jakoś szczególnie próbował. O, zresztą to jest i tak tylko dźwignia, więc właściwie niewiele mi to dało. Ło! Laro, czy ty właśnie coś wysadziłaś? Czy ty jesteś niepoważna? Właśnie chyba coś wypieprzyła w kosmos w ogóle. Nie, nie, ona zrzuciła tu teraz bardzo dużą ilość ziemi, bo nasza Lara jest taka mądra. No, czyli krótko mówiąc, dzięki temu teraz nam się troszkę przejście ułatwiło. Samą drogą. Może ja muszę tędy się udać? Nie, to jest chyba za wysoko, co nie? Muszę się chyba teraz udać właśnie, o, do tego przejścia. O właśnie, i tutaj. O. I teraz możemy dopiero tutaj elegancko wejść. Wcześniej byłoby to dosyć trudne. No a teraz tutaj elegancko nam się to udaje oczywiście. No idziemy dalej. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Oczywiście nasza Lara nie może o niczym wiedzieć. Ludzie, co za labirynt. To jest kanał wentylacyjny, czy co? Naprawdę wygląda... Tak z ciekawości, do czego miałaby prowadzić ta drabina? Zakładając, że to jest do góry nogami, czy ona by prowadziła do góry i co? I koniec? Tak samo ta drabina jakoś szczególnie inteligentnie to one nie wyglądają. Co nie zmienia faktu, że jakoś tak wysoko tu... trochę. Coś tu jest przekombinowane, coś tu jest nie w porządku. Tu jest stanowczo za wysoko, a na dole... Nie wiem, czy właściwie cokolwiek jest. Coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. A czy wiecie, no mogę spróbować się zejść, ale czarno to widzę. Nie no, zabije się. Wiedziałem, że się zabije. No coś mi tu nie grało właśnie. Coś było nie w porządku. Dobra, czyli cofamy się, czyli... Ogólnie rzecz biorąc, pomyliliśmy się i te przejście nie ma żadnego związku z poprawną drogą. Ła! No i super. Och, kurczę, no nie, dobrze. No i teraz, dobra, tu się możemy podwyższyć sobie. Czyli tak, obstawiałbym jeszcze tą drogę tutaj, tą środkową tak właściwie, o jakoś tędy. Aczkolwiek cały czas mam wrażenie, że to może być, nie wiem, że to ogólnie rzecz biorąc, to może być dla nas troszkę za wysoko, no. Znaczy wiecie, no w zasadzie można spróbować, no ale już teraz widzę, że... No właśnie, to jest troszkę za wysoko, no... Mimo wszystko, mimo moich dobrych intencji, chyba nic z tego nie będzie. No i zaraz się okaże, że... Moment, właśnie. Mogę się wrócić, a tu obok jeszcze coś jest ciekawego. A taka sytuacja, widzicie? Co moja Lara właśnie przed chwilą odkryła. Obyście tego złapała, no już nie przesadzę, że to jest jakoś tak bardzo, nie jest jakoś tak bardzo wysoko. Laro, proszę cię, złap się, no. Elegancko, no. I tutaj, o dziwo, chyba nie byliśmy. To jest już całkowicie inna kraina. A czy wiecie, wygląda bardzo podobnie, ale to jest chyba już troszkę inne pomieszczenie. Które właściwie sam nie wiem, czy mi za dużo coś dało tak bardzo jakoś szczególnie. Tu widzę chyba jakieś takie drogę ewentualną na szczyt. Kurczę, ten poziom już jest taki... Chociaż zobaczymy, czy w ogóle się utrzyma moja Lara na tym. O, udało się. No, to nie jest tak źle w takim razie. O, i teraz sobie musimy skoczyć tutaj, co nie? Ten poziom już ogólnie są takie, mam wrażenie, są o wiele trudniejsze. Niby tu, tak wiecie, takie przekombinowane, trzeba tu kombinować, tutaj myśleć. Ta, jakoś tak wiecie, trudno troszkę, chociaż idzie nam chyba całkiem zgrabnie, więc nie można też zarzucić, że jest jakoś bardzo trudno. No zobaczymy, jak będzie za chwilę. No i co teraz? Aha, jest dźwignia. Co ta dźwignia tym razem robi? Zaraz się okaże. Chyba czuję wodę i to czuję duże ilości wody. Niech pomyślę, nie wiem, dużo pokoi się zapełniło tą wodą. No jeśli nawet, to na pewno nie tu, tylko gdzieś najwyżej, najwidoczniej gdzieś niżej o wiele, co nie? Ale tutaj najwidoczniej też nie. Te tereny też się nie zapełniły wodą, aczkolwiek w tym przypadku domyślam się, o jakie tereny tutaj chodzi. Tutaj najprawdopodobniej chodzi o tereny właśnie te, tutaj. Więc dopiero teraz teoretycznie chyba będzie, mi się wydaje, że będziemy mogli się tędy pójść, tym właśnie przejściem. Zobacz, zaraz się okaże, czy faktycznie mam rację, czy się... Wow, trochę z rozpędu, no ale miałem rację, więc... Że tak powiem... że tak powiem, co teraz? W ogóle słyszę jakieś oddychanie Lord Vadera i nie wiem, co mam o tym myśleć. Czy ja znowu o czymś zapomniałem? Uff, wychodzi na to, że znowu to nie jest wszystko. Nie wiem, teraz... Okej, woda jest załatwiona. No ale nadal w dalszym ciągu mamy problem z drzwiami, które są zamknięte. Co ja mam o tym wszystkim myśleć? Nie no, nie wiem. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Tutaj nie doskoczymy. Nie no, moment, przecież to jest... Kurczę, ale jestem głupi. Przecież to jest ten pokój, w którym byliśmy. Ach, to jest właśnie czasami ten takie głupota. Co nie, zamiast pomyśleć przez chwilę, to... Nie wiem, zastanawiam się nad sam nie wiem czym. Wróćmy się tutaj, bo może tutaj się coś odblokowało. Przez to właśnie, że się zsunął troszeczkę strop. Znaczy, nie mam pewności, no ale kto tam wie, kto tam może wiedzieć. Może akurat coś się pozmieniało. Na przykład jakieś przejścia się dodatkowo otworzyły, na przykład, o, zobaczcie sami. Chyba stamtąd przybyliśmy, co nie? A tego chyba wcześniej tu nie było. Choć oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tego wcześniej faktycznie tutaj nie było. Czyli, krótko mówiąc, usunięcie stropu pozmieniało kilka rzeczy. O, proszę, no i jest dźwignia kolejna. Która co robi? Otwiera drzwi, no jakże pięknie. Zapiszę tu dzisiaj na wszelki wypadek, gdyby się nagle okazało, że to jest jednak czasówka, czego oczywiście mam nadzieję, że tak nie jest, no ale lepiej być tutaj przygotowanym na jakieś ewentualności. Zejdźmy sobie tym takim troszkę tutaj bezpieczniejszym zejściem, a nie tym głównym. No i teraz pobiegnijmy już tam, gdzie powinniśmy być dawno temu. O, i teraz ogólnie rzecz biorąc, jak teraz jeszcze ten korytarz musimy minąć, teraz już nie powinno być żadnego problemu, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Chyba że tu jakiś pan chce mnie zabić, tak? Wiedziałem. Dobra, zaraz się z nim rozprawimy. No patrzcie, jakiś No co jest z tymi... Nie, mi się... Ja po prostu tak nie trawię tej... O Boże... Chyba popełniłem jakiś błąd. Ja po prostu nie wiem co... Ja po prostu nie trawię tej broni. O, genialne, Laro, gratulacje za 6. po prostu... mistrzowski poziom głupoty i popełniania błędów. No Laro, przecież to było tak durne, co teraz żeś zrobiła, że to się w głowie nie mieści. No, takich błędów nie wolno ci popełniać, one są już na poziomie jakiegoś amatorszczyzny i to takiej profesjonalnej. No przecież to był tak bezsensowny błąd, Laro. Po prostu ty nie masz prawa popełniać takich błędów, jesteś już zawodową tutaj zawodowym akrobatą. Jesteś podróżniczką, jesteś poszukiwaczką skarbów, fakt, że to dopiero twoja druga część, więc wiesz, jeszcze doświadczenia będziesz miała okazję nabyć troszeczkę, ale musisz być ostrożniejsza troszkę. Dobra, i teraz zrobimy taki myk, że przygotujmy sobie w ogóle tą kuszę i teraz tak, jeśli teraz mnie załatwi, nie. Aha, dobra. No po prostu ja nie mogę po prostu przetrawić tej broni. No chodź tu. Chodź tu, mały. No chodź tu. Czekam na ciebie. Płynie tu? Że co? Robisz sobie jakieś jaja ze mnie tym razem? No! Sprawa załatwiona. Naprawdę? No chyba Chyba sobie ktoś żartuje ze mnie w tym przypadku. Dobra, nie wnikamy. Jeszcze raz chodźmy go załatwić. Które to? A, dobra. Teraz niech jeszcze raz mi podskoczy. Dobra, to tak, sprawę... No proszę, z kim ty tam rozmawiasz? No... No, nareszcie. Przeładuj szybko. Dobra, tym razem o dziwo się udało i to drugi raz pod rząd. Może w końcu zacznę ogarniać, nie kuszę, ale tu jest jakiś problem z panem strzelającym typkiem. Wow, udało się, ale ten początek jak na początku mnie załatwił, to była to jakaś patologia, no przecież nawet nie udało mi się wyjść z wody, już nie żyłem. No ale tym razem, za drugim razem poszło, no nie najgorzej. Weźmiemy oczywiście odrobinkę amunicji do naszej broni, do naszego harpuna. Zapiszemy się i przyłączymy dźwignię, zobaczymy co się wydarzy tym razem. O, dziwo, tylko drzwi się otworzyły obok, a nie po drugiej stronie mapy. To się rzadko zdarza w tej grze, więc naprawdę... Nie wiem, cieszcie się tym momentem. Woohoo! Kolejny poziom ukończony! I powiem wam, że tym razem również nie poszło nam tak wcale źle. No cóż, poziom był jak zwykle fajny, ciekawy, emocjonujący. Wiele się działo, dużo osób zginęło, było kilka pułapek. Ogólnie, wiecie, całkiem fajny klimat tego poziomu był, że jednak statek do góry nogami. Choć było parę nielogiczności, ale w Tomb Raiderze już się przyzwyczaiłem do tego, że ta gra nie zawsze jest logiczna. A czasami jest wręcz dziwna momentami. Faili też kilka było, choć nie tak dużo jak pewnie byście chcieli. No ale cóż, zobaczymy jak mi będzie iść dalej. Tak więc w tym optymistycznym akcencie się z wami pożegnam. No i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych części. Cześć wszystkim. Dobra, teraz się jeszcze zapiszę może. No dobra, to ja tak jak mówiłem. Cześć wszystkim.